Serdecznie wszystkich witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam do tego, abyśmy zajęli już miejsca swoje. Bardzo, bardzo się cieszę, że znowu się możemy zgromadzić, kochani, wokół Słowa Bożego, wokół naszej wspólnej społeczności z Panem Bogiem na tym miejscu. Kochani, chciałbym Was przywitać pewną myślą przewodnią, pewnymi fragmentami Bożego Słowa, które będą nam towarzyszyć i mam nadzieję, że zauważymy, że przez całość tego nabożeństwa, w zasadzie przez również nasze rozważanie Słowa Bożego, które pewnie pamiętacie, w którym miejscu jesteśmy i co rozważamy, a więc pierwszy list Jana, ci, którzy są stałymi bywalcami tego miejsca, wiecie, że nauczamy ekspozycyjnie, uczymy werset po wersecie, całą księgę, tym razem jest to pierwszy list Jana, więc będziemy dzisiaj mówić bardzo wiele na temat naszego wytrwania, trwania w Panu, jak to jest bardzo ważne. I skoro jest to tak istotne i jak bardzo ważne to jest, przekonujemy się tym bardziej, kochani, kiedy zerkamy do Księgi Objawienia i tymi wersetami chciałbym, abyśmy nastroili nasze serca. Są to słowa Pana Jezusa do zborów, do których kieruje treść z Księgi Objawienia. I czytamy chociażby w liście do Efezjan na zakończenie: temu, kto zwycięży, inaczej, kto wytrwa do końca, temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. W następnym liście czytamy: temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody, a więc kto wytrwa do końca. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny, czytamy w kolejnym. Następnym czytamy: temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami, będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszę je jak gliniane dzbany i tak dalej. Czytamy w następnym liście: ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty, jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia, przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. I dalej w kolejnym z kolei liście czytamy znowu: tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. I znowu na sam koniec w liście do Laodycei czytamy: temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Bądź wierny aż do śmierci, czytamy w jednym z tekstów z tychże listów. Bądź wierny aż do śmierci, ja dam Ci wieniec życia. Dopóki nie przyjdę w innym, czytamy dalej, pozostańcie przy tym, co posiadacie. I z tego tytułu wierzę, że dzisiaj również się zgromadzamy na tym miejscu, bo chcemy wytrwać z Panem, bo chcemy trwać z Panem, bo chcemy mieć społeczność ze sobą nawzajem i z Panem Jezusem, który jest obecny pośród nas. Chcemy zwyciężyć, chcemy dobiec do końca, chcemy wytrwać, aby zdobyć wieniec życia, prawda? Więc tę wspólną społeczność wykorzystajmy najlepiej, jak się da, modląc się, śpiewając Panu i rozmyślając o Nim i pozwalając na to, aby Boży Duch dzisiaj pośród nas przemieniał nasze serca, przygotowywał nas na spotkanie z naszym Panem, który już wkrótce przyjdzie. Zechciejmy powstać, drodzy. Ja poproszę już też zespół, który się przygotuje. Pomodlimy się, przywitamy naszego Pana. Dał nam Pan jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień nam dał, kochani. Ile takich dni wspólnych będziemy mieć? Nikt nie wie poza Nim. Może jest to ostatnia niedziela nasza wspólna. Kto to wie, kochani? Tylko Pan. Więc wykorzystajmy ten moment. Włączmy się w modlitwę. Uruchommy nasze serca, myśli, nasze wnętrze, aby stanąć przed Panem, być Mu wdzięcznymi, uczcić Go godnie, chwaląc Go, słuchając słowa, rozważając wspólnie. Niech cały ten czas, wyjątkowy, święty nasz moment będzie dla nas szczególny. Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci za ten wyjątkowy czas, który nam dałeś. Panie, ja nie chcę, aby komukolwiek z nas, zwłaszcza mi, aby nigdy nasze wspólne niedziele, aby nam się nie znudziły. Aby był to zawsze wyjątkowy, szczególny moment, kiedy spotykamy się razem, aby zwrócić nasze serca i myśli na Ciebie, Panie. Myśleć o Tobie, rozważać
to, kim jesteś, co dla nas uczyniłeś, jaka jest Twoja wola, jakie jest Twoje słowo dla nas na dzisiaj. Błogosław nam, Panie. Daj nam Ducha Bożego dzisiaj bez miary, abyśmy przeżywali Twoją obecność, po to, aby nasz charakter i natura zmieniała się, a my, abyśmy byli bliżej Ciebie, abyśmy coraz bardziej się Tobie podobali. Błogosławimy siebie nawzajem, a przede wszystkim błogosławimy Ciebie, Boże Wszechmogący, żyjący na wieki, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy Ci. Błogosław, Panie, nam i racz nam udzielić swej łaski na tym nabożeństwie. Niech imię Twoje będzie wywyższone i będzie uwielbione. Amen. Amen. Drodzy, zaśpiewamy od razu nasze pieśni, które chcemy skierować do Pana. To nabożeństwo będzie wyglądało tak, jak zwykle to czynimy. Będzie to czas modlitwy, naszego śpiewu, słuchania również słowa, pozdrowień, które będziemy kierować do siebie. Powiemy coś, nieco o życiu zboru i podzielimy się pewnymi rzeczami, którymi żyjemy. A tak, niech całość tego nabożeństwa jest pełnym uwielbienia dla Boga czasem. Nie tylko poprzez muzykę i śpiew, ale poprzez wszystko, co czynimy. Służmy sobie nawzajem, błogosławmy się i niech nasz Pan jest uwielbiony. Zapraszam do naszego wspólnego śpiewu. Proszę grupę, aby nas poprowadziła. Panie, tak dziękujemy Ci za to miejsce, za to, że możemy być tutaj. Błogosław cały ten czas, ten śpiew. Amen. Zaśpiewać chcę miłości pieśń memu Zbawcy. Jezusowi za dzieła Twe wysławiam Cię, kochany Zbawco, drogi Jezu. Zaśpiewać chcę miłości pieśń memu Zbawcy, Jezusowi. Dzieła Twe wysławiam Cię, kochany Zbawco, drogi Jezu. Raduję się, bo nazwałeś mnie swym, tylko z Tobą pragnę być w Twych ramionach. W Twych ramionach.
gotuje się, bo nazwałeś mnie swym. Tylko z Tobą pragnę być. Ratuje się, ratuje się, bo nazwałeś mnie swym. Tylko z Tobą pragnę być w Twych ramionach się skryć, w Twych ramionach. Panie, za to miejsce, za to, że przyszliśmy tutaj, by chwalić Twoje święte imię. Bo któż jest jak On? Któż jest jak On? Baranek, Judy, lew, w niebie Jego tron. Ziemi pokłon, oceanów szum, Panu wszystkich wojsk. Któż jest jak On? Baranek, Judy, lew, w niebie Jego tron. Ziemi pokłon, oceanów szum, Panu wszystkich wojsk. Chwal Adonaj, od poranka pierwszych chwil, aż do zmrok zakończy dzień. Chwal Adonaj, wszyscy ludzie z wszystkich ziem, z aniołami nucą. Baranek, Judy, lew, w niebie Jego tron. Ziemi pokłon, oceanów szum, Panu wszystkich wojsk. Któż jest jak On? Baranek, Judy, lew, w niebie Jego tron. Ziemi pokłon, oceanów szum, Panu wszystkich wojsk. Chwal Adonaj! Chwal Adonaj! Od poranka pierwszych chwil, aż do zmrok zakończy dzień. Chwal Adonaj! Wszyscy ludzie z wszystkich ziem, z aniołami nucą. Kończy dzień, chwal Adonaj. Wszyscy ludzie z wszystkich ziem, z aniołami nucą mu tę pieśń. Yeah.
Hosanna, Hosanna, Królowi Królów, cześć. Hosanna, Hosanna na niebiosach.
drodzy, każdego jednego dnia potrzebujemy pomocy Pana. Hosanna jest wezwaniem w stronę Pana, aby nas ratował, aby nas zbawiał, aby nas wspomagał. Niech więc wzbudzi się w nas teraz taka modlitwa o pomoc Bożą. Może jesteś w takiej sytuacji dzisiaj, że potrzebujesz, jak śpiewaliśmy, poznać wolę Pana w związku z jakąś decyzją, którą musisz podjąć w swoim życiu. Dlaczego nie mielibyśmy razem z Tobą zawołać: Panie, podpowiedz, pomóż, odpowiedz, bo bardzo tego potrzebujemy. Może właśnie dzisiaj potrzebujesz bardzo mocno łaski Pana Boga i pomocy, bo znajdujesz się w takim właśnie momencie jakimś strategicznym i bardzo potrzebujesz wsparcia. Nie tylko w związku z tym, o czym powiedziałem, ale także z innymi rzeczami. Wznieśmy taką modlitwę. Niech zabrzmi jeszcze raz Hosanna, ale teraz wyrażona naszymi modlitwami. Panie, ratuj nas, wspomagaj nas. Boże, modlimy się o Marysię, aby wracała do zdrowia, sił, aby wzmocnione zostało jej ciało. Panie, prosimy Cię o to. Modlimy się o brata Władysława i także nad jego życiem chcemy, aby zajaśniała Twoja moc ku uzdrowieniu i wzmocnieniu go, aby wzmocniły się jego mięśnie, kości. Panie, bardzo Cię prosimy także o całą rodzinę, siostrę Elę, ich córki, aby miały siłę, pokój i taką wytrwałość w tej pomocy na co dzień, Panie. Twoje słowo mówi: Ty nasze ciężary nosisz każdego dnia. Gdyby tak nie było, wszyscy byśmy upadli bez wyjątku. Ale Ty jesteś z nami. Pomagasz, kiedy tak bardzo potrzebujemy pomocy. Wspierasz nas. Nie dajesz nam ponad siły. Wiemy to, Boże, z Twojego słowa. Dlatego mamy odwagę prosić Cię o to. Bądź nam pomocą i wsparciem, Panie. I uwielbij się w tych wszystkich zdarzeniach, które przeżywamy. Proszę bardzo, aby kto chce zająć głos i pomodlić się o jakąś szczególną sprawę, proszę głośno i wyraźnie na głos. Miejmy czas modlitw, niech wybrzmiewa modlitwa w naszym zborze. Jeśli leży Ci coś na sercu, proszę, wezwij Pana Boga, abyśmy dołączyć się mogli. Tak jest, Panie. Tak, 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 Panie.
Poproszę siostrę Grażynkę, która poda kilka informacji. My się będziemy dalej modlić za chwilkę o tych, którzy cierpią z powodu solidnych prześladowań. I chciałbym, żebyśmy mieli to mocno na uwadze, że choć są to dalekie kraje, to jednak są to nasi bracia i siostry i pewnego dnia, już niedługo, spotkamy się z nimi. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić Somalię. Somalia leży w Afryce i jest na drugim miejscu w rankingu prześladowanych chrześcijan. Somalia zamieszkuje 17 milionów ludności, w tym jest kilkuset chrześcijan tylko. Główną religią jest islam. Somalijscy chrześcijanie żyją w ciągłym strachu. Grozi im niebezpieczeństwo z rąk członków organizacji terrorystycznej Al-Shabaab. Egzekucje są na porządku dziennym. Al-Shabaab to organizacja terrorystyczna, która opowiada się za prawem szariatu i dąży do wyeliminowania chrześcijan z kraju. W ostatnich latach sytuacja w Somalii uległa radykalnemu pogorszeniu, ponieważ bojownicy zintensyfikowali polowania na chrześcijan. Somalia jest upadłym państwem i jednym z najbiedniejszych i najbardziej niestabilnych narodów na świecie. Tylko 30% dzieci uczęszcza do szkoły, z czego 40% to dziewczynki. Powszechna praktyka okaleczania żeńskich narządów płciowych powoduje, że wiele dziewczynek opuszcza szkołę z powodu wyniszczających blizn i infekcji. Przedwczesne małżeństwa oznaczają również zakończenie edukacji dziewcząt. Mężczyznom, jak i kobietom za odejście od islamu grozi śmierć. Ze względów bezpieczeństwa nie można podać szczegółów z użyciem przemocy, ponieważ są tak bardzo drastyczne. Módlmy się o pokój w Somalii, ponieważ od dziesięcioleci jest tam wojna domowa, aby Chrystus pomimo tej rzeczywistości, w której tam jest tych kilku chrześcijan, budował swój kościół właśnie tam w Somalii. I aby jak najwięcej ludzi usłyszało o Panu Jezusie i mogło podążać za Nim. Panie kochany, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień przede wszystkim, że my mamy wolność w naszym kraju, a tak chcemy się, Panie, modlić właśnie o ten kraj Somalię. Panie, o to, że jest tam na porządku dziennym wojna domowa. Panie, ale przede wszystkim jest tam tylko parę, kilkuset Twoich dzieci. Prosimy Cię dla nich przede wszystkim o to, abyś, Panie, ich pocieszał, abyś ich wzmacniał i aby, Panie, właśnie tych parę ludzi, którzy tam są i kochają Ciebie, Panie, i często oddają swoje życie, Panie, dla Ciebie, aby jeszcze przez nich mogło poznać wiele właśnie osób, jaki Ty jesteś dobrym i że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Prosimy Cię też także i o dzieci, a przede wszystkim o te dziewczynki, które w tak drastyczny sposób, Panie, są okaleczane, Panie, abyś, Panie, ich... Czasami nawet nie wiemy, jak się modlić o takie rzeczy, ale Panie, abyś Ty ich mógł wspierać i pocieszać, Panie, aby nie musiały przez coś takiego przechodzić, Panie. I też, Panie, błogosław cały ten kraj i te władze, Panie. Wiemy, że każda władza jest od Ciebie, bo gdybyś Ty, Panie, nie dopuścił, to nie byłoby czegoś takiego. Ale wiemy, że, Panie, tam, gdzie są Twoje dzieci, Ty jesteś z nimi, Ty ich nie opuszczasz i chcemy, aby oni wytrwali do końca. Błogosław ich, błogosław i daj im pocieszenie, Panie, aby widzieli, że przez co przechodzą, że Ty przygotowałeś im miejsce najlepsze i tego mogą być pewni. Dziękujemy Ci za nich, wywyższamy Cię, Panie, i uwielbiamy. Amen. Jednym z takich miejsc, które wspieramy, a które również nosi znamiona cierpień, bólu,
również i biedy jest Uganda. Uganda, w pomoc której włączyliśmy się jako zbór, mamy bardzo bezpośredni kontakt z Piotrem i Honoratą Wąsowskimi, którzy tam są na tamtym miejscu. Naszym łącznikiem bezpośrednim, jak wiecie zresztą, z nimi jest nasza siostra Bogumiła Blank, która regularnie kontaktuje się z nimi i również daje, czy podaje nam do wiadomości informacje, które stamtąd wysyłają do nas. My jako zbór wspieramy ich, mamy, czy utrzymujemy młodych ludzi, wspieramy rodziny, również łożymy na ciekawe projekty, które tam mają miejsce. Jakiś czas temu przecież również wspieraliśmy studnię, która miała być wykopana, więc jak się tylko da, wspieramy, kochani. Dodatkowo zwykle mamy tutaj taką skrzyneczkę, o której również, którą będzie nasza siostra pokazywać za chwilkę, i kto ma na sercu, a jesteśmy w tym bardzo odpowiedzialni i poważnie to traktujemy, raz jeszcze to powiem, ta służba jest zweryfikowana, sprawdzona, wiemy, gdzie te pieniążki idą, co jest dzisiaj bardzo, bardzo istotne, aby chrześcijanie wiedzieli, gdzie pieniążki są wysyłane, bo się dzieje różnie na świecie. Niemniej jednak my wiemy, jesteśmy w kontakcie i dlatego wspieramy tą służbę. Siostro Bogumiło, proszę Cię, abyś podała te informacje, o które chcemy się również pomodlić. Są trzy sprawy, o które chcemy modlić się do Pana Boga. To jest ta skrzyneczka. Jeśli Twoje serce jest pobudzone tym, co powiedziałem, albo tym, co też wybrzmi teraz, to będziemy chcieli na sam koniec nabożeństwa i jeszcze po nabożeństwie ta skrzyneczka będzie zlokalizowana w odpowiednim miejscu. Możesz wrzucić, co masz na sercu. Proszę bardzo. Witam Was bardzo serdecznie, gości serdecznie i zborowników. I właśnie chciałam teraz przekazać modlitwy, prośby Braterstwa Wąsowskich. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Więc dzisiaj chcę, abyśmy się modlili, módlmy się też w naszych domach o Ugandę, o tą wspaniałą polską misję, którą naprawdę Bóg położył nam na serce i możemy wspierać. Więc mamy takie prośby o sprawiedliwą decyzję sędziego. Wszyscy wiedzą, że czekamy na, oni czekają, a my wraz z nimi na sprawiedliwy wyrok, ponieważ ta misja chce nam być zabrana, ale Bóg nad wszystkim czuwa i wierzymy, że wyrok będzie sprawiedliwy. Prosi też Honorata i Piotr, byśmy modlili się o grupę wolontariuszy z Polski, którzy tam są, pomagają, udzielają się. I też ważna prośba o ochronę wszystkich szkół całej misji. Bardzo wiele tam jest szkół, bardzo wiele tam się dzieje. O ochronę przed atakami rebeliantów. Niestety obok krajów Kongo toczy się wojna, rebelianci, ci niestety nie uchodźcy, ale ci źli, przechodzą i krzywdzą, muszą mieć ochronę, dlatego bardzo módlmy się o ochronę. No i o naszych podopiecznych, Alfonsinę, Emanuela, Juniora Richarda i rodzinę wspierającą, rodzinę uchodźców z Ruandy. Dzisiaj czytałam psalm 10 i pomyślałam sobie, że te sprawy i Dawid dobrze znał, sprawy biednych i uchodźców, bo wyobraźcie sobie, że w psalmie 10 poprosiłabym o powstanie, żebyśmy skoncentrowali się, jak będę ten psalm czytać. Niech ten psalm będzie naszą modlitwą, bo po prostu on wyraża wszystko. Powstań, Panie Boże, podnieś rękę swoją i nie zapominaj ubogich. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu, mówić w sercu swoim, nie będziesz dochodził? Ty, Panie, zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Na Tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie. Amen. Bardzo proszę kogoś ze zboru, aby się pomodlił wobec tego o te trzy sprawy, które wybrzmiały teraz. Proszę bardzo, ochotnika, kto pomodli się i weźmie tę odpowiedzialność i razem się dołączymy. Proszę bardzo. Boże nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy jako zbór włączać się w pomoc Ugandzie,
I jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że możemy być naczyniem i przydawać się Tobie do tego wspaniałego dzieła. Mamy ból w sercu, że toczy się tam wojna, że jest zagrożenie, jest niebezpieczeństwo. Boli nas to, Panie. I wyobrażamy sobie te wszystkie rodziny, które cierpią i dzieci, które cierpią. I brak jest słów na to cierpienie, nie tylko tam, ale w innych miejscach świata również. Ale prosimy Cię, Panie, skoro położyłeś nam na serce tą wielką służbę, wsparcie, dziękujemy Ci, że możemy widzieć twarze tych młodych ludzi. Błogosławimy ich, Panie, i prosimy Cię o to, abyś ich wspierał, aby nasza pomoc dalej mogła być przesyłana do nich, a oni mogli cieszyć się i wiązać dalej nadzieję na lepsze życie, na życie po prostu tutaj na ziemi, z wiarą w to, że któregoś dnia również przyjdziesz i nas wszystkich zabierzesz. Panie, błogosław rodzinie Wąsowskich. Niech są pełni wiary, odwagi i mocy Twojej. Błogosław wszystkich wolontariuszy. Błogosław ten wyrok, który ma zapaść, aby był pomyślny w sądzie. Panie, prosimy Cię o to. Niech się Twoje imię uwielbi i niech jest wywyższone ponad wszystko, Panie, bo jesteś tego godzien. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń i w ten sposób jeszcze uczcimy naszego Pana. Proszę bardzo.
Panie, wyznajemy naszymi ustami, że Tobie jest dana wszelka moc i władza, majestat na niebie i na ziemi. I że nie ma innego Zbawiciela, nie ma innej drogi, nie ma innego odkupienia, jak tylko w Tobie, w Jezusie, który został posłany na ten świat, aby umrzeć za nas. Dziękujemy Ci za krzyż, za Golgotę, za Twoją ofiarę, za Twoje poświęcenie, za spłatę długu. Panie, to jest najwspanialszy dar, który nas spotkał. Dar, który otrzymaliśmy darmo z łaski. Nikt na nas na to nie zasłużył, a Ty odpuściłeś nam tak wielki dług, Panie. Jak bardzo każdy z nas zgrzeszył przeciwko Tobie. Ty tylko jeden najlepiej wiesz. My sami błądzimy. Sami nie wiemy, jak bardzo zgrzeszyliśmy tak naprawdę. Ty wiesz, bo jesteś święty, doskonały. Znasz ogrom naszego brudu. A jednak posłałeś swojego Syna, Boże Ojcze, aby nas zbawić, bo nas umiłowałeś. Dziękujemy Ci za to. I chcemy, aby to była podstawa naszej społeczności. Wiara w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa dla naszego odkupienia i zbawienia. Za to Cię chwalimy. Przyjmij więc hołd, wywyższenie, chwałę i cześć nasz Panie i Boże. Amen. 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 Usiądźmy, drodzy. Bardzo raz jeszcze serdecznie Was i gorąco witam wszystkich, którzy w międzyczasie jeszcze doszli, kiedy śpiewaliśmy. I chciałbym Was powitać, a może również Wy powitajcie nas, w zależności od tego, skąd jesteście. Może przyjechaliście z jakiegoś innego miasta, miejscowości, innego zboru. Warto powiedzieć, warto zaznaczyć, dać znać, skąd jesteście. My Was również chcemy pozdrowić i wyprawić, czy odprawić Was z błogosławieństwem od nas. Proszę bardzo, abyśmy, jeśli ktoś jest u nas gościem, proszę, abyś dał znać, abyśmy wiedzieli, że mamy gości pośród nas. Proszę bardzo. Wiem, że jest grupa z Żywca. O, właśnie. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Cieszymy się, że wybraliście Wisłę na ten moment w tym czasie, żeby nas odwiedzić. Serdecznie Was witamy. Witaj, bracie. Cieszymy się, bracie, że znowu Cię widzimy. Bezpiecznie wróciłeś. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Dziękujemy za pozdrowienia z pierwszego zboru chrześcijan baptystów z Warszawy. Wyjeżdżacie dzisiaj? Niech Was Pan Bóg błogosławi Waszą drogę do domu i pozdrówcie zbór również Wasz od nas. Dobrze, kochani, a więc proszę bardzo jeszcze. Cieszymy się bardzo, serdecznie Was witamy. Niech Pan Bóg błogosławi całą Waszą rodzinkę. Ja wiem, że Daniel z Agnieszką wyjeżdżają dzisiaj również wraz z dziećmi, więc niech Was Pan Bóg też posila, błogosławi. Odpoczywajcie tam, będziemy za Wami tęsknić. Wracacie już pewnie w następną niedzielę, więc chyba nie zdążymy się zatęsknić tak bardzo mocno. Cieszymy się, że to nie jest aż tak długi pobyt. Ale jedźcie bezpiecznie, niech Pan kieruje prowadzi Was przez ten pobyt i trasę. Czy ktoś jeszcze z naszych wyjeżdża w tym czasie najbliższym gdzieś? Grażynka, wyjeżdżasz, niech Pan Bóg Cię błogosławi i wspiera. Gdziekolwiek będziecie, jeśli będziecie odwiedzać społeczności, pozdrawiajcie wszystkich. Taka jest chrześcijańska powinność, nie chciałbym powiedzieć tradycja, ale powinność biblijna, że się pozdrawiamy nawzajem. Z tego wynikają wielkie i wspaniałe, dobre rzeczy. Drodzy, nie możemy zapomnieć również o ogłoszeniach, ponieważ nasz zbór również stoi przed różnymi wyzwaniami, różne rzeczy się dzieją, więc chcę zaprosić, jak już się Gosia z Irkiem dogadali, więc proszę, Irek, proszę bardzo. Proszę bardzo, ty dzisiaj się dzielisz ogłoszeniami. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem przekazać kilka ogłoszeń, wydarzeń, które czekają nas w najbliższym tygodniu, a już w środę o 18:30 spotkanie środowe, gdzie będziemy studiować Słowo Boże. Pastor poprowadzi nas w objawieniu Jana,
Jeżeli ktoś nie miał okazji szczegółowo przestudiować tej księgi, to naprawdę to jest bardzo, 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 bardzo szczegółowa analiza. Jesteśmy na kilku wersetach, już trzecie spotkanie praktycznie. Także zapraszam bardzo serdecznie na 18.30 tutaj do zboru. W piątek o 18.30 spotkanie młodzieżowe i w niedzielę o 10.00 w przyszłym tygodniu, jak Pan Bóg pozwoli, nabożeństwo. Już za 2 tygodnie tutaj w zborze odbędzie się Day Camp i w związku z tym mamy takie ogłoszenia. Ponieważ robotników jest mało, to pierwsze ogłoszenie o to, aby jeżeli ktoś chce zaangażować się właśnie w ten Day Camp w różnej formie, to jest taka możliwość. Pierwsza prośba do osób, które umią gotować. Potrzebujemy tutaj zorganizować posiłki dla osób, które tutaj będą mieszkać, wolontariuszy, którzy będą tutaj wykonywać swoją pracę w trakcie Day Campu. Organizacyjnie jest trzeba osoba potrzebna, która będzie robić tylko obiad. Taki szef kuchni. Ja jestem do pomocy chętny, także służę pomocą do osoby, która ogarnie wykonywanie obiadu. Może to być jeden dzień, może to być 2 dni. Prosiłbym, jeżeli są takie osoby, które podjęłyby się tego wyzwania, to prosiłbym o kontakt z Agnieszką. Jeżeli nie znajdą się osoby, no to będziemy musieli sami to ogarnąć. Drugie ogłoszenie odnośnie Day Campu. W dniach 9, 10, 11, 12 odbędą się tutaj przygotowania, gdzie będą wykonywane dekoracje i również jest to czas w dowolnej porze dla Was. Agnieszka tu jest cały dzień od rana, jak już stanie, to już tu jest. Także ktokolwiek ma jakiekolwiek zdolności plastyczne i manualne, to zapraszam tutaj do zboru. Trzeba zrobić dekoracje. Jak pamiętacie, dekoracje są na całe ściany, więc naprawdę pracy jest dużo. Są to tylko 4 dni i już od poniedziałku później jest Day Camp. Część dekoracji już jest zrobiona, ale większa część jeszcze jest do wykonania. Także apel do wszystkich, którzy mają wolne ręce w tym czasie i czas, aby pomóc właśnie w organizacji tej dekoracji. No i apel do osób, które chcą się zaangażować bezpośrednio w czas Day Campu jako wolontariusze do opieki nad dziećmi czy prowadzenia zajęć, to prosiłbym o kontakt z Agnieszką w zastępstwie Basi, która jeszcze nie wróciła z wakacji. Także Agnieszka tam jest w zielonym stroju, możecie się do niej zgłosić, jeżeli by ktoś z młodzieży byłby chętny tutaj nam pomóc. Za 2 tygodnie, przez 5 dni, to jest możliwość tutaj mieszkania na budynku i uczestniczenia w tym Day Campie, pomagając właśnie w organizacji. Jak wiecie, jest to impreza, gdzie gromadzi dużo dzieci. Naprawdę potrzebujemy osób do tego, ponieważ w ostatnich latach było tak między 100 a 130 dzieci codziennie. Także jest co robić. Zapraszam. Bardzo dziękujemy. Drodzy, to zwykle jest czas, na którym dzieci wychodzą na zajęcia. Dzisiaj zajęć dla dzieci nie ma, więc rodzice troszeczkę muszą wziąć tę odpowiedzialność. Przypominam o tym, że tutaj za ścianą jest takie pomieszczenie dla malutkich dzieci, dla mam z malutkimi dziećmi. Tam jest też odsłuch, więc można spokojnie słuchać. No i są też obok salki, więc jeśli dzieci będą miały ochotę, czy będziecie widzieć, że jest potrzeba, jest zaplecze przygotowane. Drodzy, a my teraz, kochani, się chcemy skupić na Słowie Bożym i wspólnie razem już rozważyć dalszą część. Pamiętacie jakiego listu? Żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Pierwszy list Jana. Rozważamy, taka jest praktyka, którą sobie przyjęliśmy. Rozważamy cały list Jana. Rozpoczęliśmy i chcemy go zakończyć, dokończyć. Niestety jeszcze nie dzisiaj go dokończymy. Dzisiaj będziemy w dalszym ciągu w 2 rozdziale. Ale ja uważam, że rozważanie Słowa Bożego w taki sposób, jak zostało ono napisane i natchnione przez Ducha Świętego, jest najwłaściwszą formą nauczania. A więc kiedy nie omijamy tematów, w których wydawałoby się nam, że są nieatrakcyjne, mało znaczące, albo po prostu się ich boimy dzisiaj już mówić, więc je ominiemy i tak przez lata nie będziemy nauczać zboru w jakimś temacie, bo już jakoś to się ciężko słucha. Uważam, że powinniśmy
uczyć się wspólnie razem całego Słowa Bożego, bo gdyby Bóg uznał, że niepotrzebne są nam jakieś fragmenty, jakieś treści, to by ich po prostu nie było, a jednak są. Są istotne i są ważne i mam nadzieję, że zbór to docenia, widzi. Dawajcie też mi znać o tym, że czy to jest dla was zjadliwe, czy budujecie się tym taką formą właśnie nauczania w sensie ekspozycyjnego, werset po wersecie, całą księgę rozważamy. Mam nadzieję, że tak jest. Drodzy, pomodlimy się jeszcze przez chwilkę i już czytamy wspólnie razem tekst pierwszego listu Jana. I będziemy czytać od 2 rozdziału, 20 wiersza, więc tekst, który już tydzień temu, na który zwracaliśmy uwagę, ale tym razem będziemy kontynuować dalej. Wszechmogący nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że znowu możemy wziąć do ręki Słowo Boże, Twoje natchnione Słowo i tak bardzo się cieszę z tego powodu, że dałeś nam na serce, położyłeś nam na serce rozważyć je w całości. Panie, tak abyśmy któregoś dnia mogli powiedzieć, że rozważyliśmy wszystko, a więc zwiastowaliśmy z każdego miejsca. Niech tak będzie, Panie. Daj nam taką odwagę, wierność temu, co Ty dałeś nam, Panie. I pozwól w mądrości Twojej, ale także i w pokorze podążać dalej za tymi wersetami. Nie pozwól nam na jakiekolwiek odchodzenie od tego, co jest napisane w Twoim Słowie, a daj nam, Panie, takie serce pilne do tego, aby uczyć się i przemieniaj nas przez tą wspólną naszą naukę Twojego Słowa. Dziękuję Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i bądź wywyższony w tym zgromadzeniu. Amen. Amen. 2:20 i dalej. Pierwszy list Jana. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem, a więc Zbawicielem, Chrystusem? Ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. Nikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście od początku. Jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście od początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. A łączy się z tym obietnica, którą sam nam złożył. To jest życie wieczne. To wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Zastanawiam się, kochani, kiedy czytam te teksty i sam podejmuję trud, aby przygotować z takiego fragmentu wspólne nauczanie i rozważanie, bo wydaje się, że często po prostu przemykamy, czytamy jakieś kluczowe myśli, bierzemy z tekstu, który czytamy i w zasadzie to pierwszy list Jana, no popatrzcie, na jeden wieczór, czy nawet na jakieś 15 minut i cały tekst mamy. A my jednak zadajemy sobie trud, aby z takiego fragmentu poświęcić czas i zrozumieć, co Jan chciał nam przekazać. I teraz zastanawiam się, jak wielu z nas kiedykolwiek zatrzymało się akurat nad tym tekstem. Zadumało, skupiło się. No bo przecież wydaje nam się, no cóż to jest, cóż tu jest nieoczywistego, czego tu trzeba nauczać. Sam Jan pisze, nie potrzeba was niczego nauczać, więc po co my to w ogóle robimy? No słuchajcie. Jednak, kochani, wydaje mi się,
że trzeba sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, abyśmy chociaż w tę pułapkę nie wpadli i z tego tekstu nie wywnioskowali, że odtąd nie potrzeba w ogóle nauczania w zborze, bo Jan mówi, że macie namaszczenie, więc nie potrzeba was wszystkich nauczać, prawda? Można by było taki wniosek stąd wyrwać? No pewnie, że tak, ale byłoby to wielkim błędem i zaraz zrozumiemy, co Jan miał na myśli. Mam nadzieję więc, że tekst, który dzisiaj mamy przed sobą, a jest to dalszy tekst, dalsza część drugiego rozdziału pierwszego listu Jana, będzie dla nas odkryciem, będzie dla nas jaśniejszy, czytelniejszy, a przede wszystkim Bóg wykona pracę w naszych wnętrzach. Ostatnim razem wspomnieliśmy sobie o takiej bardzo mrocznej postaci. Pamiętacie, kim była ta postać, która wywołana została przez Jana w 18 wierszu? Pamiętacie? Antychryst, prawda? Nieczęsto słyszymy w zborach nauczanie na temat antychrysta, czy antychrystów, czy ducha antychrysta. A przecież Biblia podaje taką postać, nawet szczegółowo opisuje, kim on, czy jaką naturą będzie się odznaczał, kim będzie, jaki będzie, jakie jest jego działanie. Wiemy o tym bardzo dobrze z Biblii, więc powinniśmy również nauczyć się tego albo przypomnieć sobie również o takiej postaci, żebyśmy wiedzieli, no, żebyśmy się nie pomylili, o tak powiem. Jan wprowadza taką postać, w 18 wierszu mówi, słyszeliście, że ma nadejść antychryst. A więc Jan potwierdza, że zbory były nauczane kompleksowo, w pełen sposób, również na temat antychrysta. Nie był to tak mroczny temat, tak zły, tak nieprzyjemny, tak nie nadający się do nauczania, że pomijany ustawicznie, ale był podawany do wiadomości. Ludzie o tym wiedzieli. Pamiętacie? Apostoł Paweł mówi do Tesaloniczan, kiedy byłem u was, mówiłem wam o tym, że nie nadejdzie dzień Pana pierwiej, najpierw, kiedy się nie objawi kto? Syn zagłady, ohyda spustoszenia, więc antychryst. Jan nazywa tego człowieka antychrystem. Antychrystem, chociaż Paweł nie używa tego terminu w tamtym znaczeniu, Jan nazywa go antychrystem. Słyszeliście, że ma nadejść antychryst. W związku z tym pojawiło się już wielu antychrystów. A więc uczyliśmy się o tym tydzień temu, że to, że kiedyś nadejdzie antychryst, nie oznacza, że mamy spokój i mamy anielskie życie sielskie, kompletnie bezproblemowe na tej ziemi, ale wiemy, że już, jak powiada 4:3, zobaczcie do tekstu, Jan powie o tym dopiero w 4, że jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a więc o antychryście, który ma przyjść, a o duchu, który już jest na świecie. To mówiłem tydzień temu. Wiemy, że apostoł Paweł mówi, tajemna moc nieprawości już działa. To nie jest tak, że nagle po prostu w jeden dzień przyjdzie antychryst, któremu dany będzie czas, jak mówi Księga Objawienia, 13, bestia wyłoni się z tej ziemi i nagle świat się odwróci do góry nogami. Chcę powiedzieć o tym, jak mówiłem tydzień temu, że świat już się odwraca do góry nogami. Po to, aby, jak mówiłem również ostatnim razem, aby w tym bałaganie i chaosie, jak to się mówi w tym naszym powiedzeniu, jak na białym koniu, czyli aby uporządkować ten chaos, wstąpi w ten świat antychryst ze swoim rządem, aby objawić się jako skuteczny władca, zarządca, który ten chaos jakoś uporządkuje i będzie miał ku temu narzędzia. 13 i 14 Objawienia wyraźnie o tym mówi. Księgi Objawienia zapraszam serdecznie na środowe spotkania. Gdzieś za rok dojdziemy do 13 i 14 na pewno. Uczymy się każdą środę, jesteśmy w 2, jeśli dobrze pamiętam. Tak, list do Efezu. Niemniej jednak, o tym mówiliśmy tydzień temu. Wiemy, aby nadszedł antychryst, aby mógł się objawić, szereg rzeczy musi się wydarzyć, mówiliśmy o tym tydzień temu.
z pewnością doświadczać będziemy już mocy ducha antychrysta. Co mam na myśli? Pewnych wpływów ciemności, presji na ten świat do takiego stopnia, że świat na naszych oczach będzie się zmieniał. Wartości tego świata będą się zmieniały, będą odwracane do góry nogami. Porządek, który Bóg ustanowił po pierwsze w małżeństwie, w rodzinie, także i w kościele, będzie odwracany do góry nogami tak, że wszędzie będzie chaos i każdy będzie mógł robić to, co chce i myśleć to, co chce. To będzie największa i najwspanialsza wartość oświeconego świata, w którym żyjemy. Myśl, co chcesz, rób, co chcesz, bylebyś tylko nie szkodził komuś innemu, a tak to możesz, co chcesz. I każdy musi to zaakceptować. Tolerancja ponad wszystko i akceptacja absolutnie wszystkiego, co się rusza. To są wartości, które wyłaniają się w uporządkowanym dotychczas Bożym świecie, w którym jeszcze chrześcijańskie wartości były akceptowane, były szanowane, były, wiecie, wzorem, ale już nie są. Bo jakimże wzorem jest w dzisiejszym świecie małżeństwo trwałe i do końca? Jakim to wzorem jest dla ludzi tego świata, dla młodych ludzi? Już nie jest. Jakimże wzorem jest rodzina, jakimże wzorem jest, i można by było wymieniać. Ludzie już mają inne wartości, kochani. Świat się zmienia na naszych oczach. Mówiliśmy o tym tydzień temu. I o to chodzi siłą ciemności, jak już będziemy tacy bardzo precyzyjni, duchowi antychrysta, o to chodzi, aby ten świat wywrócić, aby mógł później wejść na ten świat człowiek zatracenia, syn zagłady, ohyda spustoszenia, obrzydliwość, bestia i możemy tak mnożyć i mnożyć te niesmaczne i brzydkie opisy, które zresztą Biblia podaje. Wiemy też, o tym mówiliśmy tydzień temu, że moc, tajemna moc nieprawości, która już działa, skutkuje również tym, że wyjdzie wielu antychrystów. Zauważyliście to w tekście? Apostoł Jan nazywa ich antychrystami, zwodzicielami, tymi, którzy zwodzą, którzy próbują zwieść Kościół, którzy błędnie nauczają, którzy wyszli z nas, ale nigdy z nami nie byli. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Ewangelii Mateusza, tylko na moment, w ramach przypomnienia. Chciałbym podać fragment, który jest bardzo wymowny. 24 rozdział, pamiętacie ten rozdział zapewne. Mowa o czasach końca, kiedy Pan Jezus z kolei mówi, co będzie dalej. Co czeka apostołów, uczniów, chrześcijan, wierzących. Szczególnie na końcu swojego funkcjonowania tu na ziemi. I obok wielu różnych znaków, które tutaj są podawane, pamiętacie z pewnością. Wojny, pamiętacie żywioły, które mają być rozpalone. Różne rzeczy będą się działy. Natomiast nic tak często nie jest powtarzane przez Pana Jezusa, jak pewien znak, który ma nam się bardzo mocno zakodować w głowie. Bo kiedy patrzymy na 24 rozdział, to o niczym Pan Jezus tak często nie mówi, mówiąc o czasach końca, jak o fałszywych nauczycielach. Werset 4. Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. To będą czasy, które będą wpływać na nas, aby nas wprowadzić w błąd. I nie tylko jakieś tam czasy wpływać na nas, to będą ludzie, którzy będą chcieli złapać ciebie za rękę i poprowadzić do błędu. 6. Nie dajcie się przestraszyć. To będą ludzie, którzy będą nas straszyć. Ale także i okoliczności, które będą nas straszyć. 11 wiersz. Pojawi się wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. 23 wiersz. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział, tu jest Chrystus, tam, nie wierzcie. 24 wiersz. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy. Będą czynić wielkie znaki i cuda. Co jakoś ludzie nie potrafią zrozumieć. Kochani, jeśli to jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, to chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus już dawno uczył o tym. W moim imieniu będą wyganiać,
będą robić, czynić cuda i tak dalej. A więc będą ludzie, którzy będą mówić w imieniu Jezusa, bądź uzdrowiony, bądź uwolniony, cuda będą czynić, ale nigdy nie będą to posłani przez Jezusa ludzie. Będą to posłani przez samego diabła ludzie. No tego Pan Jezus przecież uczył. W moim imieniu będą czynić, a kiedy staną przede mną, powiem im, nie znam was, idźcie ode mnie, wy, którzy czynicie obrzydliwości, bezprawie. Więc musimy być na to przygotowani, że moc ciemności, tajemna moc, która działa w tym świecie, jest tak samo skuteczna, jak ta, która działała w Egipcie, która potrafiła wiele różnych plag powtórzyć. No pomyślcie o tym. Moc demoniczna, szatańska moc, która jest w stanie nawet ilość tam tysięcy zwierzyny przywołać na Egipt. No to przerasta nasze wyobrażenie, ale chcemy wierzyć w to, co jest napisane. Mamy do czynienia z mocą ciemności, która ma określone wpływy, na które Bóg zezwolił. Ale czytajmy dalej. Pamiętajcie, 25 werset, pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. Więc widząc te rzeczy, my mamy sobie wspomnieć, tak, Pan Jezus w to wspominał, że będą się działy rzeczy, że jakiś człowiek powie w imieniu Pana Jezusa, ogień ściągam z nieba i ten ogień zstąpił. No przecież Księga Objawienia, fałszywy prorok, pamiętacie, co będzie robił? Ogień ściągał z nieba i ludzie, większość ludzi powie, Eliasz przyszedł. No jaki Eliasz, kochani? Fałszywy prorok to się nazywa ten człowiek, a nie Eliasz. Więc to będą czasy wielkiej mistyfikacji i fałszu. Uwaga, mówi Pan Jezus, nie wierzcie, jeśli ktoś powie, tam jest, w kryjówce, w jaskini i tak dalej, nie wierzcie. Więc czego się uczymy od tych słów Pana Jezusa, kochani? Że im dalej posuniemy się w latach, im bliżej będzie przyjścia Pana, tym więcej, tym bardziej będziemy widzieć, jak wielu fałszywych proroków wyjdzie i wielu zwiodą. Wielu to znaczy, że będzie ich bardzo dużo, wielu zwiodą to znaczy, że ich wpływ będzie bardzo szeroki. Dzisiaj jest to absolutnie możliwe. Mamy media społecznościowe, YouTube, internet. Można sobie wyszukiwać, każdy z nas stanie oko w oko, czy tego chcemy, czy nie. Przyjdzie do nas WhatsAppem, na Messengerze, czy też na YouTubie ktoś pośle link, albo sam jakoś przyjdzie do nas i nagle spotkamy się oko w oko z fałszywą nauką i ty i ja będziemy musieli się obronić. Więc to jest bardzo istotne. Powiedzieliśmy również o tym w wierszu 19 pierwszego Jana, miejmy otwarty pierwszy list Jana, kochani, to było bardzo ważne, dobitnie jest to stwierdzone przez Jana, 19 wiersz, że ci ludzie, którzy dzisiaj nastają, mówi Jan, nastają na was, chcą was zwieść, uczą was błędnej nauki, tak naprawdę nigdy nie byli nawróconymi ludźmi, dlatego że być może tak wyszli oni z nas, a więc byli w naszych ławkach, siedzieli między nami, słuchali, potrafili się uśmiechać, nawet dobre rzeczy robili, ale okazało się ostatecznie poprzez fakt, że nas opuścili i zwodzą ludzi, okazało się, że pomimo tego, że wyglądali pięknie, to jednak nie byli tak naprawdę z nas. Wtedy się okazało, bo gdyby, czytamy w 19 wierszu, patrzcie do tekstu, bo gdyby należeli do nas, gdyby byli narodzonymi z Ducha Świętego wierzącymi ludźmi, to by z nami zostali, pozostaliby z nami. Zbawienie, które Bóg dał, jest wieczne i trwałe. Jeśli ktoś pewnego dnia podejmuje decyzję, że nie chce mieć od teraz z Bogiem nic wspólnego i całą swoją przeszłość chrześcijańską w cudzysłowie przekreśla i nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego od dzisiaj, to może oznaczać tylko jedno, że nigdy z Bogiem nic wspólnego nie miał. Tekst wyjaśnia to bardzo dosłownie, widzimy to wręcz w 19 wierszu, sprawa jest jednoznaczna. Ale my posuwamy się dalej. O tym mówiłem tydzień temu. Jeśli ktoś sobie chce
to przypomnieć, odsłuchać. Jest to dostępne również na naszym kanale. W 20 wierszu czytamy tak. Wy jednak, rozpoczynamy dalszą część tego tekstu, który rozważamy dzisiaj. Wy jednak, kochani, i już te dwa słowa pierwsze są bardzo solidną informacją. Wy jednak, przed chwilą rozmawialiśmy o ludziach, o których wiemy w konsekwencji z tekstu Bożego Słowa, że nie są nawróconymi ludźmi. Wyglądali pięknie, byli między nami, ale odeszli, okazało się, że nie są nawróconymi ludźmi. Ale apostoł Jan teraz zmienia narrację i mówi, wy jednak, to znaczy, że teraz mówimy o czymś i o kimś zupełnie innym, niepodobnym do tych, o których przed chwilką mówiliśmy. Wy jednak, cokolwiek było napisane o poprzednich, nie jest i nigdy nie będzie udziałem tych, którzy są narodzonymi z ducha wierzącymi ludźmi. Jesteście inni. Bo przypomnę raz jeszcze, kochani, że prawdziwie narodzony z Ducha Świętego człowiek, uwaga, bardzo ważne zdanie, nie różni się od ludzi tego świata tym, że idzie pod inny adres w niedzielny poranek. Ale prawdziwie narodzony z Ducha człowiek to ten, którego sam Bóg ożywił z martwych, otwierając mu oczy, dając nowe serce i nowego ducha do wnętrza. I to jest cud, kochani, który zmienia absolutnie wszystko w życiu człowieka. Cud, który zmienia człowieka nie na chwilę, nie na rok, nie na dwa, a nie, nawet nie na pół swojego życia, ale na zawsze. I ja się tego, kochani, trzymam i w to wierzę. Że kiedy Bóg dokonuje cudu i wzbudza z martwych człowieka, tak jak Łazarza wzbudził z martwych, to w tej duchowej rzeczywistości, kiedy Bóg żywy wkracza w życie martwego człowieka, duchowo martwego, to ożywia go i zbawia go na zawsze. Zbawia go. To jest Bożą mocą uczynione, nie ludzką. I nie jest to oparte o człowieka, czy o jego siły. Patrząc, kochani, na kontekst tego wy jednak. Kontekst wyraźnie wskazuje na to, że Jan chce poczynić różnicę. Jan chce pokazać przez ten tekst, zaraz to zobaczymy, że po tym poznajemy prawdziwie wierzących ludzi, odrodzonych z ducha, że ci, których Duch Święty zrodził i są zbawieni, ich zbawienie, ich wiara będzie trwała aż do końca. A ci, którzy nie, gdzieś w którymś momencie, jeśli zachłysnęli się muzyką, to muzyka przestanie im się podobać. Jeśli zachłysnęli się wspaniałym kaznodzieją, to również on ich zawiedzie. A jeśli zachłysnęli się jakąś ideą Jezusa, który zawsze coś dobrego robi dla człowieka, to w konsekwencji gdzieś tam coś im się nie spodoba i tak dalej i odwrócą się. Jan tego uczy i to jest bardzo ważne. Popatrzcie do tekstu, czytamy, wy jednak macie namaszczenie od świętego. Być może kiedykolwiek zastanawialiście się, cóż ten Jan ma na myśli. Wy jednak macie namaszczenie od świętego. Co to jest to namaszczenie? Czy jest to, jak to popularnie zwykło się tłumaczyć ten tekst i uznawać to za jakąś wyjątkową zdolność do czegoś? Czy Jan to miał na myśli? Iż to namaszczenie ma ich uzdalniać do jakiejś określonej służby, kaznodziejstwa albo do czegoś jeszcze innego? Wydaje mi się, że to słowo jest dzisiaj bardzo mocno nadużywane. Namaszczenie, bez przerwy, gdzie można to słyszeć. Natomiast Jan używa to w określony sposób i w określonym kontekście. Bo kiedy Jan używa tutaj tego słowa i mówi, wy jednak macie namaszczenie od świętego, mówi, czy przywołuje tutaj absolutną podstawę naszego zbawienia. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w zbawieniu, o którym Jan mówi, bierze udział Duch Święty, to też Bożą mocą jesteśmy przeobrażeni. To jest to namaszczenie od świętego. Kiedy
zstępuje to namaszczenie, Duch Boży zstępuje na człowieka i zradza go do nowego życia, ten człowiek jest przeobrażony tą mocą, od tej pory zamieszkuje w nas, a skutkiem tego jest otwarcie nam oczu, tak, że jesteśmy, popatrzmy do tekstu, że stajemy się, no, co tam jest? Świadomi stanu rzeczy. No właśnie, musimy popatrzeć na tekst i wyraźnie widzieć tę zależność. Boża duchowa obecność, Jego Duch jest w nas, zradza nas, otwiera nam oczy i przez to namaszczenie, które w nas zamieszkało, a więc przez obecność Ducha Świętego, ty i ja staliśmy się ludźmi świadomymi stanu rzeczy. Świadomymi stanu rzeczy. Już nie chodzimy w ciemności, nie jesteśmy dziećmi nocy, nie żyjemy odtąd w kłamstwie, ale przez to namaszczenie świętego, obecność Ducha Świętego, staliśmy się dziećmi światłości, chodzimy w świetle i żyjemy w prawdzie. Musimy zawsze patrzeć, kochani, na nasze zbawienie, na Twoje zbawienie musisz patrzeć zawsze i ja na swoje, jako na niewyobrażalny cud. Niewyobrażalny cud. Świat i nierozsądni ludzie, którzy również będą chcieli coś o zbawieniu powiedzieć ludziom, będą ustawicznie chcieli spłycać to wielkie przedsięwzięcie Boga wobec ludzkości, w które sam jest włączony całą swoją mocą, bo jak to można inaczej nazwać, kiedy jest martwy człowiek i sam Bóg przychodzi, aby go ożywić, otworzyć mu oczy. To wielkie wydarzenie, świat, ale także i ludzie, którzy będą chcieli coś mówić o tym zbawieniu, będą to sprowadzać, spłycać i sprowadzać do, wiecie, prostej jakiejś decyzji, formułki do powtórzenia, jakiegoś tam, nie wiem, akceptacji czegoś. Ale ja dzisiaj stoję na tym miejscu i chcę o tym mówić ustawicznie, że zbawienie, nowonarodzenie, kiedy człowiek rodzi się do życia duchowego, jest to niewyobrażalny dar i cud prosto od góry z Boga. I tego chcę, abyśmy się trzymali. Musimy na to w ten sposób patrzeć. Sam Bóg wkracza w nasze życie. Nigdy więc nie wierz w to, że to człowiek sam o własnych siłach i na podstawie własnego widzimisię wybiera sobie, czy wierzyć w Pana Jezusa, czy nie, zupełnie tak, jak wybiera ten produkt lub tamten. Człowiek dochodzi do zbawienia za sprawą Boga, jest zbawiony za sprawą Boga i trwa w tym zbawieniu za sprawą Boga, gdyż On jest, jak czytamy, wszystkim we wszystkim, sprawcą i dokończycielem, powtórzmy raz jeszcze wszyscy, naszej wiary, sprawcą i dokończycielem. A więc to On nam je sprawia i On je też dokańcza. Świadomi stajemy się, kiedy namaszczenie Pana Boga, a więc Duch Boży, który wkracza w nasze życie, w życie człowieka, aby ten ożył i stał się w końcu, już tak spłycę to i powiem, chrześcijaninem w tym sensie, staje się człowiekiem, jak czytamy w 20 wierszu, świadomym stanu rzeczy. Czy zadawałeś sobie pytanie, jakich to rzeczy stajesz się świadomym? O jakich to rzeczach mówi Jan, pisze Jan, kiedy mówi o tobie, że stałeś się świadomym stanu rzeczy? No jakich to rzeczy? Aby to zrozumieć, musimy przyjąć do wiadomości, że Jan ciągle pisze list cały, że to jest jeden wielki tekst. A więc będzie mówił o rzeczach, o których już wspominał wcześniej, w pierwszym, drugim rozdziale i o których będzie mówił dalej. Wymieńmy więc te rzeczy, co do których człowiek staje się świadomym, kiedy Duch Boży wkracza w jego życie. Po pierwsze, sam Jan mówi, staliście się świadomi stanu rzeczy w 21 wierszu, ponieważ wiecie, nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie. Więc czego świadomym staje się człowiek, kiedy Duch Boży wkracza w jego życie? Prawdy. Po pierwsze, prawdy. Zna prawdę. Po drugie, wracając do pierwszego rozdziału, Jan mówi wyraźnie, że wierzący, będący z Bogiem, poznali kogo? Poznali Boga.
Więc są świadomi odtąd, kiedy Duch Boży zamieszkał w ich wnętrzu, są świadomi Pana Boga, kim On jest, jaka jest Jego natura, że jest święty, doskonały, sprawiedliwy. Są świadomi. Bez Ducha Świętego ludzie są nieświadomi tego, kim jest Bóg. Będą mówić, że jest tylko miłością i tylko miłością. Będą mówić inne, niestworzone rzeczy, ujmować innych atrybutów Pana Boga, nie będą mieć poznania Pana Boga. Znacie taki tekst? Któż zna głębokości Bożej, jak nie? Duch, który w nim jest. I ten sam Duch wkracza w życie człowieka, to jakże moglibyśmy powiedzieć, że człowiek wtedy nie ma poznania Pana Boga, skoro Duch Boży w nim zamieszkuje. Po drugie, pierwszy rozdział mówi również o tym, że stajemy się świadomi czego? Swojego własnego grzechu. Pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Do takiego stopnia, że nie mówimy już, że nie mamy grzechu. Prawda? Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, kłamcą Boga czynimy, mówi ósmy wiersz pierwszego listu Jana. A więc świadomi stanu rzeczy, również świadomi tego, że zgrzeszyłem. No pomyślmy o tym, czy jakiś człowiek na świecie, nie będący wierzącym, nawróconym człowiekiem, powie tak, zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu. Czy raczej usłyszymy częściej, że ten człowiek powie tak, tak, to było niewłaściwe, niesłuszne, złego słowa użyłem, wiem, że sprawiłem ci przykrość. Częściej ludzie w ten sposób będą definiować swoje błędy, prawda? Ale nie usłyszymy, nie zobaczymy łez i słów, które będą wyznawać w ten sposób, tak, to był grzech przeciwko Panu Bogu, przeciwko Panu Bogu. Świadomi czego jeszcze jesteśmy? Rozdział 2, werset 2. Świadomi staliśmy się osoby Jezusa. Wiesz, że to jest Zbawiciel. Od momentu, kiedy Duch Święty zamieszkał w twoim wnętrzu, za terminologią Jana powiemy, od momentu, kiedy namaszczenie od Świętego otrzymałeś, wiesz, że Jezus Chrystus nie jest dżinem z butelki do spełniania życzeń, nie jest świętym Mikołajem, nie jest jeszcze tym i tym, ale jest przede wszystkim, w pierwszej kolejności jest Zbawicielem, który ratuje ciebie i mnie z naszych grzechów i konsekwencji za nasze grzechy. I w ten sposób, widząc swój grzech i dopełnienie pracy Ducha Świętego w postaci tego, że w tym naszym upadłym stanie spoglądamy i widzimy Chrystusa, który jest Zbawicielem, to może się skompletować w tym pięknym akcie pokuty, opamiętania i wiary w mój ratunek i zbawienie, pojednanie z Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Świadomi jesteśmy również, drugi rozdział, trzeci werset, roli Słowa Bożego w naszym życiu. Wyraźnie o tym czytamy, Jan mówi, że o tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. A więc Jego Słowo ma dla nas wartość. I tego jesteśmy świadomi, kiedy Duch Święty zamieszka w naszych wnętrzach. Że to nie jest jakaś książka jedna z wielu. Że to nie jest jak na masońskich spotkaniach jest Biblia, Koran, jeszcze jakieś buddyjskie księgi na jednym stole. Nie. Jest to Słowo objawione Boże. I wiesz to, ponieważ Duch Święty zamieszkał w tobie. Świadomi jesteśmy, rozdział 2, 9 wiersz. Również świadomi jesteśmy Kościoła, miłości do brata i do siostry. O, nagle Duch Święty, kiedy zamieszkał w tobie, objawił ci to i nikt cię tego nie musi uczyć, że masz kochać brata i siostrę. Kto ci to powiedział? Przeczytamy to dalej. Namaszczenie, które jest od Świętego, cię o tym pouczyło. A więc Duch Boży, który w tobie zamieszkał. Świadomi jesteśmy, drugi rozdział, 12-14, świadomi jesteśmy naszej tożsamości w Jezusie Chrystusie. Świadomi jesteśmy, drugi rozdział, 15 wiersz, kochani, świadomi jesteśmy świata zła i że świat tkwi w złem. Świadomi jesteśmy swoich odczuć do świata, 15 wiersz, nie kochajcie,
nie miłujcie tego świata, bo jeśli ktoś miłuje ten świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie jesteś o tym pouczony przez filozofię, ideologię, przez jakiegoś mądrego człowieka. Jesteś o tym pouczony przez Bożego Ducha, który w tobie mieszka. Bo otrzymałeś namaszczenie świętego. Świadomi jesteś też tego, jak Bóg patrzy na grzech i co jest jego końcem. Nie masz najmniejszych wątpliwości co do tego. Wiesz, jaki Bóg ma stosunek do grzechu. Nie będziesz grzechu wybielał, nie będziesz akceptował, tolerował, bo wiesz, jakie Bóg ma zdanie na ten temat. I znowu nikt cię nie musi tego uczyć. Wiesz to. Świadomi jesteśmy także stanu rzeczy związanych z siłami zła. Wiemy, że Antychryst przyjdzie, wiemy, że jest duch Antychrysta i mnóstwo zwodzicieli. 2 rozdział, 18 wiersz. Zobaczcie, Jan to podsumowuje, jak wielką wiedzę daje nam i udowadnia, że z obecnością Ducha Świętego zostaliśmy również pouczeni o czymś. Świadomi jesteśmy tego, że wielu nie podziela naszej wiary i świadomi jesteśmy tego, że dlatego właśnie odchodzą. Nie dokończają, nie dochodzą do końca, nie dobiegają. Świadomi jesteśmy tego, co jest prawdą i kłamstwem i że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem i że odrobina kłamstwa w prawdzie też jest kłamstwem. Wiemy to. Świadomi jesteśmy też tego. Ja ciągle tylko przypominam teksty, które Jan już podał, kochani, tylko sumowując je do pewnych stwierdzeń. Świadomi jesteśmy, i uwaga, teraz wracamy do tych tekstów, które dzisiaj mamy. Świadomi jesteśmy tego, że kto ma syna, ten ma ojca. I że każdy, kto przeczy synowi, również przeczy ojcu. Nawet nie przeczy, nie ma ojca. Świadomi jesteśmy tego też, że kto nie uznaje Pana Jezusa jako Chrystusa, a więc jako Zbawiciela, kto nie uznaje Jego roli, Jego osoby, Jego dzieła jako zbawienia dla ludzkości, apostoł Jan nie mówi, a pomylił się człowiek, a ma jakieś tam braki. Apostoł Jan mówi, ten jest antychrystem. To znaczy, wiecie dlaczego pada tak mocne stwierdzenie? Dlatego, że każdy, kto jest narodzony z Ducha Świętego, bez wyjątku każdy, choćby był najmniej wyedukowany, choćby nie miał dostępu do książek teologicznych, wielkich mówców, absolutnie każdy jest pouczony przez Ducha Świętego, który w nim zamieszka, o tym, że Jezus jest Zbawicielem. Że Jezus jest Zbawicielem. Świadomi jesteśmy także tego, że kto przeczy, że jedynie Jezus jest Zbawicielem, ten nie jest bratem, ten nie jest siostrą, ten jest antychrystem. Dlaczego? Znowu raz jeszcze to powiem, do znudzenia będę mówił. Jan chce nas nauczyć, kochani, że przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela, a więc wiara w Jezusa, nowonarodzenie, stanie się dzieckiem Bożym, to nie jest, kochani, przyjęcie jakiejś ideologii, bo mi pasuje, bo mi się poskładała cała ta wiedza i nagle mi to wszystko jakoś wygląda sensownie. Nie, to jest akt Boży, cud. To jest Pan Bóg, który wkracza w twoje życie, Duch Boży, który w twoim wnętrzu zamieszka, że nie masz najmniejszych wątpliwości, że tylko Jezus jest twoim Zbawicielem, a nie jacyś pośrednicy, jakieś łączniki i tak dalej. No to jest coś, o czym nikt nas nie musi uczyć. Duch nas pouczył, święty. Kto uznaje, że obok Jezusa ktoś inny ma udział w zbawieniu, Jan mówi, ten nie jest bratem, lecz antychrystem. Ten jest przeciwny Chrystusowi. Ten nie jest pod wpływem Ducha Świętego, ale duchów zwodniczych. Brzmi to szorstko, ja wiem. Brzmi to szorstko. Ale Jan nie jest politycznie poprawny w tym liście. Mówiłem o tym na samym początku, kiedy otwierałem ten list przed wami. Jan nie jest politycznie poprawny. Nie unika słowa kłamca, antychryst, zło, kłamstwo i tak dalej, mówi wyraźnie. Jeśli jesteś narodzonym na nowo z Ducha Świętego, to z tym, o czym pisze Jan, posłuchaj tego uważnie, z tym, co sobie wymieniliśmy i co pisze Jan,
nie będziesz nigdy, przenigdy dyskutować. Będą inne tematy poboczne, jakieś tam. Ale z tymi rzeczami absolutnie nie będziesz miał żadnych problemów, nie będziesz dyskutował, bo to jest wielkie poświadczenie obecności Ducha Bożego w tobie, iż wobec tych właśnie rzeczy nie masz żadnych wątpliwości, bo poświadcza o nich w tobie Duch Święty, tak, że jesteś świadomy rzeczy, jak mówi Jan, i nikt nie musi ciebie pouczać. Właśnie o tym Jan mówi na samym końcu, że to namaszczenie od Świętego nas pouczyło, że nikt nas nawet nie musi tego uczyć, pouczać. Nikt nam nie musi tego mówić, kochani. Dam wam przykład praktyczny. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Józef, skąd Józef w Egipcie miał świadomość tego, że pokusa od żony Potyfara jest nie jakąś pomyłką, nie jakimś błędem, nie jakimś potknięciem, nie jakimś złym czasem, ale powiedział, że jest to grzech przeciwko, pamiętacie? Bogu. Skąd on to wiedział? Nie było wówczas dekalogu, nie było pisma, nie było książek, nie było poradników małżeńskich, nie było niczego, a ten młody człowiek zesłany do więzienia, chciałoby się powiedzieć, z dala od domu, z dala od ojca, z dala od mamy, od rodziny, z dala od społeczności, modlitw, czegokolwiek, sam na sam jest w stanie powiedzieć takie słowo. Dlaczego? Nikt go nie musiał pouczać. Kto go pouczał o tym? Duch Boży, namaszczenie Świętego, które było w nim. Duch Święty. Był ten człowiek zdolny do i świadomy rzeczy. Kochani, tekst, który dzisiaj mamy przed sobą, zmierza do końca i ostatnią myślą, która wyłania się z tego tekstu, oprócz tego, że oprócz tych rzeczy, o których już sobie powiedzieliśmy, wyłania się pewna myśl, od która zaczyna się w 24 wierszu. Popatrzcie. Jeśli z kolei chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście od początku. Jan nakazuje nam, aby przy tym, co otrzymaliśmy od Ducha Świętego, pozostawać. Bo to pozostawanie, to trwanie w nim jest związane z życiem wiecznym. 25 wiersz. A łączy się z tym obietnica, którą sam nam złożył, życie wieczne. Absolutnie wszystko, drogi bracie, siostro, przyjacielu, absolutnie wszystko będzie chciało działać na ciebie w tym świecie, abyś odszedł, odrzucił, zwrócił się do nowych rzeczy, do nowej Ewangelii, do innych rzeczy. A ja jednak na podstawie pierwszego listu Jana chciałbym, abyśmy mieli to na sercu głęboko i zrozumieli, że największym wyzwaniem Kościoła i zborów dzisiaj, chrześcijańskich, biblijnych zborów, w których zgromadzają się wierzący, narodzeni na nowo ludzie, największym wyzwaniem nie jest poszukiwanie nowych objawień, nowych rzeczy, nowej Ewangelii, ale jest trwanie w tym, o czym zostaliśmy pouczeni. Czy Jan w ten sposób nie rozpoczynał swojego listu? O tym, co było, pamiętacie, od początku. Po dekadach swojego życia Jan nie wynalazł niczego nowego i odważnie pisze swój list i mówi o tym, co było od początku, chcę wam napisać. On jest wierny aż do końca w tym, o czym został pouczony. Obserwując historię Kościoła, i trzeba być przy tym bardzo szczerym, kochani, i losy wielu, wielu kościołów i zborów, które otwierały się na nowe rzeczy, nową Ewangelię, nowe objawienia, śmiem twierdzić, że największym wyzwaniem, powiem to raz jeszcze, każdego chrześcijańskiego wiernego zboru nie jest prześcigać się w tym, kto pierwszy wymyśli coś nowego i zadowoli znudzonych wiernych, lecz największym wyzwaniem każdego zboru jest wytrwać w tym, o czym zostaliśmy pouczeni, kiedyśmy otrzymali namaszczenie od Świętego
a więc obecność Ducha Świętego. Wytrwać aż do końca w tym, co było od początku. Nie ma nowej Ewangelii, kochani, nie ma nowych objawień. Jeśli ktoś takie wyznaje i za nimi biega, to trzeba powiedzieć wprost, dał się wplątać, zwieść, złapać przez wpływy ciemności, które odciągają nas od tego, o czym zostaliśmy pouczeni. Jan o tym mówi wyraźnie, mówiąc, że to wam napisałem, 26 wiersz, popatrzcie, 26 wiersz, to wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, i to jest bardzo ważne w tym kontekście, jesteśmy świadomi sił ciemności i ludzi, którzy są wysłani przez te siły ciemności, choćby pięknie wyglądali i bez przerwy powoływali się na Pana Jezusa, a jednak jeśli przeczą tym wszystkim rzeczom, o których zostaliśmy pouczeni przez Ducha Świętego, to chcą nas zwieść. I o tym mówi Jan. To wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje was. To namaszczenie, które otrzymaliście od Niego. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Jak was pouczyło, bracie i siostro, droga, jak cię pouczyło? To piękny dar, kochani. Dziękujmy Bogu za Ducha Świętego, który nam dał. Jak nas pouczyło? O, niech to nas jakoś zachęci, zachwyci. Jakże niesamowity dar nas spotkał. Jak nas pouczyło? Tak w nim trwajmy. Tak w nim trwajmy. Jak więc zostaliśmy pouczeni przez Ducha Bożego, tak w nim trwajmy. Niech ciebie, bracie i siostro, nigdy nie znudzi modlitwa, wspólny śpiew, nasze świadectwa, Słowo Boże. Niech nas to nigdy nie znudzi, abyśmy nie wpadli w pułapkę gonitwy za czymś innym, nowym. Niech raczej to wszystko jest tryskającym z nas owocem właśnie tej obecności Bożego Ducha w nas. I o to się modlę, i o to chcę się modlić na koniec, kochani, abyśmy byli ludźmi, jak Jan pisał, wiernymi, trwającymi aż do końca. Aby z nas nie zabrakło nikogo. Jak tu jesteśmy, tak abyśmy wytrwali, kochani, do końca, aż Pan przyjdzie. To On ma nas prawo rozpuścić z tego miejsca, prawda? I powiedzieć, chodźcie do mnie już. Więc trwajmy w Nim. Obyśmy każdej niedzieli ciągle się widzieli tutaj, na tym miejscu, aby wspólnie Go wielbić, trwać w Nim i cieszyć się obecnością Jego Świętego Ducha, który został nam dany w momencie, kiedy Pan Bóg sam zradzał nas do życia. Bracia i siostry, zechciejmy powstać do wspólnej modlitwy. Mam nadzieję, że ten drugi rozdział stał się dla nas jaśniejszy, czytelniejszy, piękniejszy nawet, wymowniejszy, że mam nadzieję, że doświadczasz tych samych odczuć, co ja. Proszę zespół, aby się już też mógł przygotować. Będziemy w ostatniej pieśni zbierać nasze dobrowolne ofiary również. Ale chciałbym na koniec powiedzieć, mam nadzieję, że po rozważeniu tego tekstu, który dzisiaj mieliśmy, masz te same, a nawet lepsze odczucia, co ja. Jakie ja mam? No wzrasta we mnie wręcz to poczucie wielkości tego wspaniałego daru, jakim jest obecność Ducha Świętego, którą otrzymaliśmy wraz z narodzeniem na nowo. No wzrasta to we mnie, powiększa się moje zrozumienie tego i jeszcze bardziej chęć do dziękowania Mu za to. Coś pięknego. Kochani, gdyby nie On, prawdopodobnie, a raczej trzeba powiedzieć najpewniej, błądziłbyś dalej w tym świecie, brnąc dalej w grzech, nie przyznając się do tego grzechu, do takiego stopnia, w którym pierwszy rozdział listu do Rzymian stałby się twoim udziałem, bo nie oddawałbyś Bogu chwały, ustawicznie brnąc w zło i grzech, i być może
Bóg pozwoliłby na to, aby grzech spowodował obłęd w twoim życiu? Popadając coraz bardziej w niemoralność, grzech, obrzydliwość tego świata, który widzimy na własne oczy. Jakiś to cud i jakaż to wdzięczność do Boga, że takim nie jesteś, kochani, kochany bracie i siostro. Bogu oddajmy za to chwałę i wdzięczność. Panie, stajemy przed Tobą i chcemy powiedzieć Ci, dziękujemy, Panie. To jest niepojęte. Ja przecież Ciebie nie szukałem i nikt z nas tego nie czynił. Jest napisane wyraźnie, nie ma kto by szukał. To Ty nas znalazłeś. Ty to uczyniłeś. Jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, Panie. Jakże by Cię miało to nam znudzić kiedykolwiek? Ta łaska, przebaczenie, odpuszczenie naszych grzechów. To, że po prostu zabrałeś nasz ciężar i winy i grzechu naszego nie wspomnisz więcej. Jakże miałby się nam znudzić krzyż Golgoty? Chrystus, Pan Zbawiciel, który zawisł tam. Jakże nie mielibyśmy być wierni, trwający, trzymający się tego. Jakże miałaby się nam znudzić obecność Twojego Ducha w naszym wnętrzu? Czy raczej nie powinna tryskać z nas wdzięczność, chwała, śpiew wspólny, radość z tego powodu, co dla nas uczyniłeś? Także czytamy list Jana i on nas zachwyca, upewnia, pociesza. Niech tak więc będzie, Panie. Dziękujemy Ci za, tak jak pisał Jan, za to namaszczenie świętego nad naszym życiem, za obecność Ducha Świętego, przez którą sprawiłeś, że jesteśmy świadomi stanu rzeczy. Dziękujemy Ci, Boże, to Ty to uczyniłeś. Chwalimy Cię i wywyższamy. Jesteś miły dla nas i dobry. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, zbierzmy dobrowolne ofiary, nasze kolekty, aby pokryć potrzeby tego miejsca, zboru. I w ten sposób zakończymy nasze nabożeństwo. Zaśpiewajmy. Stworzycielu ziemi, nieba, mórz i gwiazd, niebiosa są Twym domem świętym, Króla chwał po wieczny czas. Stworzycielu ziemi, Stworzycielu ziemi, nieba, mórz i gwiazd, niebiosa są Twym domem świętym, Króla chwał po wieczny czas. Bogiem cudów Ty jesteś dziś, to wiem, jesteś święty, święty. Cały wszechświat dziś głośno woła, że jesteś święty. Wcześnie o poranku słońce ze snu budzi się, a ja śpiewam memu Bogu, co z ciemności wyrwał mnie. Bogiem cudów Ty jesteś dziś, to wiem, jesteś święty. Check.
łza i ból. Jezus, Zbawca i Król. Alleluja! Alleluja! Tylko to święty, cały wszechświat dziś głośno woła, że jesteś święty, święty. Bogiem cudów Ty jesteś dziś, to wiem. Jesteś święty, jesteś święty, święty. Cały wszechświat dziś głośno woła. Jesteś święty, święty. Panie, z serca Ci dziękujemy. Dzisiaj to wiemy, że jesteś Bogiem cudów. Kiedyś nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że jesteś święty. Nie wiedzieliśmy, co znaczy Twoja świętość, Twoja sprawiedliwość, miłość Twoja. Nie mieliśmy bladego pojęcia, co znaczy krzyż Twój, dzieło zbawienia. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy kochać bliźniego, brata, siostrę, co to Kościół. Nie widzieliśmy swoich własnych grzechów, bardziej widzieliśmy grzechy innych. Panie, tak wiele rzeczy nie wiedzieliśmy, nie byliśmy świadomymi, ale Ty wkroczyłeś w nasze życie i w jeden dzień uświadomiłeś nas poprzez obecność Twojego Ducha. I spojrzeliśmy na świat, spojrzeliśmy na siebie i spojrzeliśmy na Ciebie oczami Ducha Świętego, a nie naszymi. Od tej pory. I za to Ci dziękujemy. Chwała Tobie. Bogiem cudów Ty jesteś dziś, to wiem. Jesteś święty, święty. Cały wszechświat głośno woła, że jesteś święty, święty. Bogiem cudów Ty jesteś dziś, to wiem. Jesteś święty, o, tak, wiem. Święty. Cały wszechświat głośno woła, że jesteś święty, święty. Amen. Amen. Serdecznie Was wszystkich, kochani, goście nasi, ale także bracia, siostry, przyjaciele, ktokolwiek nas dzisiaj odwiedził, zapraszamy serdecznie do pomieszczenia obok. Tam będziemy kontynuować naszą społeczność w sensie rozmów braterskich, siostrzanych rozmów. Można napić się kawy, napić herbaty, ale co ważne, chciałbym, abyśmy poruszali to, czym żyjemy, co słyszeliśmy. Budujmy się, rozmawiajmy, miejmy dalszą społeczność. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za udział. Błogosławcie i pozdrawiajcie Wasze zbory, gdziekolwiek będziecie wracać. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Amen.